Cześć, tu Dave z Ameryki, a to jest Minute Earth. Latem 1888 roku Bertha Benz, tak, ta Benz, została pierwszą osobą, która zabrała samochód na długą podróż. Stała się również pierwszą osobą, której w samochodzie zabrakło paliwa. Gdyby jej rumak był koniem, mogłoby zatrzymać się w jednej ze stajni, aby zdobyć owies lub siano. Ale ona potrzebowała paliwa do samochodu, a stacji benzynowej jeszcze nie wynaleziono. Na szczęście ówczesne apteki sprzedawały produkt naftowy o nazwie Ligroin, zwykły odplamiacz, który był również źródłem paliwa dla samochodu Berty. Więc odwiedziła aptekę i mogła dokończyć swoją podróż. W miarę upowszechniania się samochodów, częściowo dzięki wysiłkom Berty i jej męża Karla Benza, apteki i inne sklepy zaczęły sprzedawać kierowcom samochodów ligroinę i inne paliwa na bazie ropy naftowej w coraz większych ilościach. A na początku lat 1900 powstały pierwsze na świecie stacje benzynowe. Dziś stacje benzynowe są prawie wszędzie i umożliwiają ponad miliardowi z nas pokonywanie samochodem długich dystansów bez obaw, że zabraknie nam paliwa. Ogólnie rzecz biorąc, siła koni została zastąpiona przez siłę koni mechanicznych. Ale nie ma powodu, by ta moc koni mechanicznych pochodziła tylko z samochodów spalających paliwo. Istnieją samochody zasilane bateriami elektrycznymi, wodorowymi ogniwami paliwowymi, a nawet sprężonym powietrzem. Wśród tych niebenzynowych alternatyw dominują samochody elektryczne, a stacje ładowania pojawiają się wszędzie. Nie trudno sobie wyobrazić, że w pewnym momencie w niedalekiej przyszłości samochody elektryczne lub pojazdy zasilane innym paliwem przejmą władzę, a stacje benzynowe odejdą do lamusa i ludzie będą je odwiedzać tylko w celach rekreacyjnych. Ale nie należy jeszcze wychwalać stacji benzynowych. Tylko jeden z każdych 200 samochodów jeżdżących po drogach jest elektryczny i jeden z każdych 40 nowo zakupionych samochodów jest elektryczny, choć ten wskaźnik rośnie. Biorąc pod uwagę, jak rzadko ludzie kupują samochody, przewiduje się, że może upłynąć 20 lat, zanim nawet 1/4 samochodów na drogach będzie miała napęd elektryczny. A kiedy lub jeśli nadejdzie pełne przejście na paliwa bez ropy naftowej, stacje benzynowe mogą nadal być w centrum tego wszystkiego. 100 lat temu wiele stajni zostało przekształconych w punkty sprzedaży i naprawy nowego typu pojazdu. W ten sam sposób nasze stacje benzynowe mogą po prostu zostać przekształcone w stacje sprzedające nowe rodzaje paliwa. To znaczy, że przyszłość stacji benzynowych może być całkiem stabilna.